No więc, cześć, witajcie, ja jestem Simon, a to jest kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Wiedźmina drugiego na streamie. W międzyczasie, między odcinkami miałem dwa poziomy, rozdałem sobie tutaj w ulepszony znak Igni. I tutaj w szermierkę na pewno też będziemy chcieli te umiejętności poulepszać. Tutaj żywotność na pewno będziemy chcieli ulepszyć, no i dojść jak najszybciej tutaj do wiru walki. Szansa na wszystkie efekty krytyczne plus 10%, słuchajcie, to jest naprawdę... no, wow. Dobra, także musimy porozmawiać z Filipą, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, dużo zadań nam się zaktualizowało. No, w poprzednim odcinku strasznie mało się odzywałem, tylko gdzieś tam pociągałem nosem. Tak jak mówię, jestem chory delikatnie, a... A teraz chcę to wszystko sobie tutaj pozałatwiać. Zobaczmy, co on tutaj chce od nas. Nie znamy się, ale wiem, kim jesteś. Pracuję w banku Vivaldich i jestem tu w interesach. Sprawdzam rentowność miejscowej kopalni. Vivaldi znów? Jak ryba. A przy okazji, na mocy instrukcji udzielonych każdemu z agentów banku, śpieszę ci poinformować, że masz otwarty, nieograniczony kredyt. Chcę zaciągnąć pożyczkę. Jasna sprawa. Jednakowoż nie dysponuję dużymi środkami. Mogę zaoferować standardowy kredyt dla przedstawiciela profesji wysokiego ryzyka. A spróbujmy tak. Chyba się nie obrazi, jeśli pożyczę ci od więcej. To prawie wszystko, co mam, ale... dam sobie radę. A, miałem dokończyć o kanarku, więc zasuwamy na... Ile nam dał? 5 stówek, słuchajcie, chyba. Zimny pot mnie oblał. Także nie jest źle. Tutaj możemy porozmawiać też z Cecilem. Nie boisz się, że trochę przeholowaliście ze Stenisem? Mamusia cały czas głaskała synusia. Myślał, że mu wszystko wolno. Dostał, na co zasłużył. Może nic się nie stanie, a może wybuchnie kolejna wojna. Historia jest jak moneta, która wypadła z ręki. Nigdy nie wiadomo, jak upadnie. O, naprawdę Cecil mądrze gada. Simon, YouTuber zaczynający odcinki od nowa, więc... Wiesz co, jakoś tak się przyzwyczaiłem po prostu. Gdzieś tam na pierwszych odcinkach u mnie to było tak... spontanicznie zaczęte i później tak zacząłem po prostu tak już... Mówię, a dobra, pójdę za ciosem, tak się będę witał z widzami. No i od tamtego czasu cały czas jest. No więc, cześć, witajcie, ja jestem Simon. Także... Do Haggarta raczej nie mamy po co iść. Z ciebie był górnik jak z kozi życi trąba. Dzięki, grzmiec, za followka. Tak, to co teraz słyszeli widzowie na YouTubie, to jest dźwięk mojego followka. O kurwa, te znów swoje. He he he. Żałuję, że nie mam kamerki w tym momencie. Aż mi się oczka zaświeciły. Próbowałam namierzyć Triss, ale mgła zakłóca działanie megaskopu. Odebrałam słaby sygnał, jest gdzieś blisko, pewnie po drugiej stronie. W obozie Kadwenczyków? Będziesz musiał przejść przez mgłę. Tam jest pełno upiorów. Pomogę ci. Nieustannie skanuję pole bitwy. Pokieruję cię we właściwą stronę. Znajdę cię, gdy wejdziesz we mgłę. W takim razie do zobaczenia. Wciąż nie mamy królewskiej krwi. Wiem, Henselt. Potrzebujemy jego krwi. Nie jego głowy. Ile razy mam powtarzać, że nie jestem królobójcą? Dobra, słuchajcie, także dwie sprawy na raz możemy... ten... No, Stachu, ja bym to wykorzystywał do tego drugiego celu, o którym mówisz. Taki, taki troszkę... Simon, ściany mają uszy. Przeszukaj komnatę Olsana. O, czy tam Olkana. To pójdziemy do tego ojca Olkana przeszukać sobie jego komnatę. Gdzie ta komnata teraz jest? To jest pytanie. Za 100 punktów wręcz. Śledzone zadań. Nie wiem, nie pokazuje mi niektórych zadań. Chyba, że ja nie umiem po prostu go znaleźć. Nie, no nie ma go tu. Chyba, że on gdzieś w wąwozie miał swoje te...
No i ten mini by oznaczył tą komnatę, a nie ma tego, tego. Widzę, panienki niezły fetyszyk mają. No coś tak, tak, tak właśnie. Troszkę. Nie, no, no nie mam tego zadania, no jestem pewien. Nie ma nigdzie znacznika śledzonego zadania. A to nieco boli. Lubię bić się po dupie. No ale takimi pejczykami. Już tak trochę ten... Ach, się zagadałem i poszedłem nie tam, gdzie trzeba. No, Xanti, mi się też tak wydaje. Widzisz, dostali od ciebie kot i poszli ze streama. Bana im. Dobra, słuchajcie, to nie wiem, czy pchać fabułę do przodu. Może tutaj zaczniemy od tego zadania. Co to jest? Tylko też nie mamy niestety pokazanego tego zadania. Dobra, na chwilę musiałem spauzować nagrywanie. Simon nagród nie rozdaje, to poszli sobie. No, najprawdopodobniej. Słuchajcie, zobaczymy, co jeszcze od tego tajemniczego kupca możemy kupić. Czy może ma jakieś fajne przepisy. Wiecie co, byłbym skłonny kupić to wszystko. Tylko, że nie mam tyle pieniędzy. Na razie sobie odpuścimy. Na pewno pod koniec tego aktu, jeżeli będziemy mogli, to sobie kupimy te wszystkie składniki rzemieślnicze. Intrygują cię moje pety. Bardzo. Pętnie. To miejmy za sobą prezentację. I nie bądź taki zdziwiony. Uczyłam się o tobie w szkole. Chcesz czy nie? I romansów, które czytał. Studiowałaś w Aretuzie? Tak. Zostały mi jeszcze praktyki z eliksirów i fetyszy, dlatego tu jestem. A, z fetyszy jej zostały. Może mogę jakoś pomóc w tych... Cześć, Luchet. Pomoc bohatera lektur? Ha, to się nazywa korzystanie ze źródeł. Będę wdzięczna, bo miejscowi kupują magię niechętnie, a ja naprawdę potrzebuję zaliczenia. Pomyślmy, co mógłbym zrobić. Mogę zmienić fryzurę. Tak. To jest to, co chcę zrobić. O, właśnie. O, właśnie. Wiedźmin troszkę lepiej wygląda. Co ty masz ciekawego? Brunatny olej, czajka. Dekok trafarda białego. Filtr Stamelforda. A to tego nie znam, ja tylko filtr Petriego znałem. Gawron Grom, Jadwisielców. Jadwisielców mam. Nie, Jadwisielców nie mam. Obrażenia zadawane ludziom. Zmniejsza żywotność i zwiększa regenerację, ale zwiększa obrażenia. Czy to jest warte? Wiecie co? Kupimy sobie. Teraz tak. Eliksir zmniejsza moc znaków. Zwiększa moc znaków, zmniejsza żywotność, no to bez przesady. Znaczy zwiększa żywotność, zmniejsza zadawane obrażenia. A? Już poszliśmy w drugą stronę. I czajka dawało żywotność, odporności zmniejszone, ale regeneracja wigoru się zwiększa. No to też mi się nie przyda ani trochę. Dobra, to kupiliśmy od niej to, co mi się tylko przydało. Kogo tutaj mamy? Tutaj mamy kolejnego kupca. Naprawiasz zbroję, prawda? Pracujesz tylko dla swoich... Nie tylu. Nie mówisz za wiele. Opowiadają, że ty jesteś... Opowiadają, że ty jesteś wrukiem. Pancerz Kejrana. No to mi się ani trochę nie przyda. Buty z utwardzonej skóry. Czemu nie? Te buty są na pewno lepsze od moich. Odporność na podpalenie, redukcję obrażeń od magii. Ten pancerz z Kejrana jest naprawdę fajny. I daje żywotność i tak dalej, ale jest słaby już po prostu. Już dużo mniej zbroi daje. Sobie, że dostałem poważną ofertę rozwoju kariery.
odszukaj sztandarbury i chorągwi. Czekajcie, poczytamy sobie dziennik. O, symbol nienawiści. Właśnie. Zaczekaj na rozwój wypadków, tu jest. Symbol śmierci. Może już możemy zdobyć sztandar burej chorągwi. No i widzicie, już bym się zgubił i poszedł nie tu, gdzie trzeba. Dobra, pozapisujmy sobie, bo coś tam sobie pozdobywaliśmy, jakieś fajne rzeczy. Dodatkowe eliksiry możemy robić. I tak szczerze, to ten pierwszy akt był takim wprowadzeniem z tego, co widzę, a teraz już naprawdę i można rozwijać swoje EQ i tak dalej, i tak dalej. Także ja strasznie lubię takie rzeczy. Gdzie tu musimy się udać? Aha, do tamtej bramy. Dobra. Mogłem od razu spojrzeć na minimapkę, a nie biec na pałkę przez pół mapy. W sumie przez cały Vergen. To chyba tutaj pod górkę, tak? Nie tak. Tam też, nie? Wait, what, Simon? Co ty odpierdzielasz tutaj? Biegasz w kółko. Tak, to będzie tutaj. I zobaczcie, tutaj niby są schody, a te schody są zablokowane, tak? Według tego, co ja widzę, chyba że one są tam dalej. Nieraz ta minimapka to troszkę obsysa, moim zdaniem. I o ile Wiedźmina lubię i cenię, to po prostu nieraz jest z tym duży problem. Stara brama. Miła, wierzysz tej dziewczynie? Saski? Nie, ale wierzę Jorvetowi, a on jej ufa. A, tutaj elfy się na przedmieściach rozbiły. Idź do krypty w lesie. Mam nadzieję, że drzwi będą otwarte, co? Tak. To super. Dobra, wiecie co? Znów użyjemy fajnego cheata. Nie wiem, jaki ten tunel jest długi, ale zrobimy to tak. Nie chce mi się naprawdę kombinować tutaj z kotem, z eliksirem. I wiem, że to jest... A, dobra. Koniec tunelu. Wiem, że to jest cheat troszkę, nie? Ale po prostu, no... To za dużo czasu zajmuje... Wykonywanie tych eliksirów, picie i tak dalej. Dlatego robię to w ten sposób, a nie w inny. Dobra, i teraz w którą stronę? Teraz tam. To musimy przejść tutaj brzegiem. O ile tędy możemy przejść? Nie możemy. Mimo tego, że na mapce tej dużej jest zaznaczone, że możemy tędy przejść. No właśnie, to jest to, co jest problemem dla mnie. Tu pewne podejrzewam nieporozumienia między samymi grafikami a projektantami poziomów czy coś. I później właśnie takie rzeczy wychodzą. No niestety. I tutaj pewnie nie mamy przejścia, a możemy przejść. Nie, tutaj przejście jest. No ale dobra, najważniejsze, że znaleźliśmy miejscówkę. Jaki jest szczyt recyklingu? Odzyskać Żyda z mydła. A stare. Dobra, kedweńscy żołnierze. Także znów miesza się Geralt w politykę, no niestety. Wow! Ale te igni teraz jest mocne. Masakra. Ej, słuchajcie, już jesteśmy tymi rzeźnikami z Blaviken, jak to ładnie Geralt jest nazywany. Szczerze, prędzej bym się tu spodziewał harpy czy czegoś, a nie ten stary Alejare. No, być może. Nadal śmieszne bym powiedział, ale Neckery, dobra. To. Neckerów już tyle pokonaliśmy, że one nam nic nie robią. I zobaczcie, i tutaj to ten skill, który dałem. Który bije wszystkie moby wokół. Dużo daje. Którego Neckera nie wezmę, on już ma pół HP. O, szansa na podpalenie, widzę, się odblokowała.
No mógłbym ich napierdzielać tylko z igni praktycznie. A tutaj dużo będzie tych neckerów. To są jakieś tam gule z tego co pamiętam, także trupojadów może być tutaj sporo. No i co? Idź do krypty w lesie. A krypta zawalona. Super. O! Krąg siły tutaj znalazłem. Fajnie, fajnie, tylko mi niepotrzebny troszkę, no ale to szczegół. Czy gdzieś tutaj jest wejście do tej krypty? Nie, no ta mapka jest strasznie nieczytelna dla mnie i to już... jeżeli ktoś oglądał starsze odcinki, a nie dopiero teraz zaczął mnie oglądać, czy to na streamie, czy to na tym, na YouTubie, to wie, że już na wcześniejszej we wcześniejszym akcie gubiłem się w mapce, dlatego nie wykonałem zleceń pobocznych niektórych. A tutaj po prostu jest masakra. Pod tym względem, no niestety. To jad. O, kolejne miejsce mocy. W sumie czekajcie, jestem wiedźminem. Kuźwa! Przecież mam ard. Spróbujmy tam przypierdolić ardem. Chociaż nie wydaje mi się, żeby to można było przebić. No ale spróbujmy. No właśnie. No właśnie. Tutaj raczej też nigdzie przejścia nie widzę. No i rób ta co chce, ta oznaczenie jest, a nie ma nie ma krypty. To są te problemy, o których mówiłem, że są takie miejsca, że jest z tym problem. Nienawidzę nekkerów, jak one mnie wkurzają. Nic nie mogłem zrobić, bo zawsze się przypamiętał jeden necker i zaraz przylazło ich pierdliard. No ale to widzisz, dlatego mówię Stachu, że to co dałem, czyli obrażenie AOE. Trzeba poszukać wejścia na tę skałę, mówisz. Postaramy się poszukać. Chociaż tam nie widzę tego. Tego sztandaru, no ale dobra. Postaramy się poszukać. Mam nadzieję, że to nie jest troll. Bo jeżeli to jest troll, ja przez cały odcinek będę latał tutaj po skałach i szukał wejścia. Harpie. Aj, cholera, nie ten. Ja igni chciałem użyć. O, i zobaczcie, wszystkie się jarają tak ładnie. Piórka im się palą. Także opalamy ptaszki. No. Szukaj sobie przejścia, no. A przejścia brak. O ile dobrze pamiętam, no ja wiem, ja sobie z tego zdaję sprawę. Tylko mówię, żeby to nie był troll, tak? Bo to, że ty nieświadomie mi tam coś, wiesz, powiesz źle, no to okej, okay, ale... jeżeli mi to powiesz świadomie, no to... Pieczona utka z harpi w sosie własnym, w sosie wiedźmińskim. Dobra, słuchajcie, zrobimy sobie moment przerwy. Przepraszam wszystkich tutaj, którzy są na odcinku. Niestety, no... Wiecie. Wymaga to pewnego wstrzymania.
Okej, także wracamy. Przepraszam za tą krótką przerwę wszystkich widzów YouTube'owych. No, i szukamy dalej. Wejścia na tę skałę. Spróbujmy od tamtej strony, może od tamtej chyba będzie bardziej prawdopodobne przejście. Ale ta droga w ogóle nie prowadzi w tą stronę. No właśnie. Co jest z wami, boty? Czas działania wam się skończył, czy co? Nie szukamy tego, szukamy raczej... O, tutaj. Może troszkę renów. A, żelazny pierścień można wziąć, zawsze się sprzeda. Gdzieś tam te kosztowności wypada zbierać też. Kedweński stalowy miecz i żelazny pierścień. Dobra, żelazny pierścień tylko weźmiemy. Miecz jest za ciężki dla nas. No i biegam w kółko jak ten... Ach, lepiej nie mówić. Gdzieś tu jeszcze mamy jakieś zwłoki. Oreny. O właśnie, tego szukałem, po to tu przyszedłem. Nie chciałem nic innego, tylko oreny. Tu już są nekery. No i sobie dobiegłem, no, obiegłem dookoła zamiast ten. Zamiast wejść do krypty. No ale tutaj ewidentnie pisze idź do krypty. Także no, No i wszystko jasne. Ja tutaj chciałem wchodzić i tak zawsze się przez tą stronę odwracałem, a tutaj jest wejście do krypty. Co za nieogar, Simon, no. Ale bywa i tak. Ja wiem, że mi się to zdarza. Nie, tak serio, na kiblu sprawdziłem solucję szybko. Nie, żartuję. Nie sprawdzałem żadnej solucji. Przechodzę na spontanie cały czas. Tutaj podejrzewam, że jakieś duchy mogą być, albo upiory. O właśnie, już słyszę upiory. Tutaj bym poprosił Arda. Przypierdol mu Ardem. O, właśnie. Ale ich tu kuźwa jest. Aha, spoko. Chciałem kliknąć co innego, kliknąłem co innego. Podejrzewam, że duchowi raczej za dużo nie zrobię. A, Ardemu mogę przypierdolić, ale to nic nie da. Igni raczej też mu za dużo nie zrobię. Wow, słuchajcie, naprawdę to nie było proste. Tak się zastanawiam, czy przeszukiwać te zwłoki, czy mi się to chce robić. Jego upiór pewnie mi się no właśnie. O, a jednak! Upiór można podpalić, wow! Pomyliły mi się questy. No nie, no dobra, spoko, spoko. Nie mam ci tego za złe. Czego tu chcesz? Geralt z Rivii, sztandaru Burej Chorągwi. A ty kim jesteś? Eckhart Hennessy, chorąży Burej Chorągwi, najlepszej formacji, jaką zrodziła Kedweńska Ziemia. Ty mnie nie pamiętasz, ale ja ciebie owszem. Skąd niby? Służyłem w Burej Chorągwi. Rzecz. Walczyłem pod jej sztandarem i pod Brenną i pod Wergen. Bitwa pod Brenną. Nordlingowie ramię w ramię przeciwko czarnym. Redańczycy pod Deruiterem na prawym skrzydle, na lewym Temeria z naczelnym wodzem... Widzicie? Mogę się popisać wiedzą książkową, bo wiem, że Geralt nie łże. Ale już się teraz nie popiszę. Masz rację. W jedności siła. Kłamiesz! Nie jesteś z Burej! A kurde, nie trafiłem. Dobra, no i tak go zajebię. Odsuńmy się, troszkę wigoru sobie przy ten. Znów go zapalmy. I zobaczcie, jak już obrażenia tym ignim robimy, to jest masakra. Zobaczmy, co tam jeszcze z niego wypadło. Oczywiście sarkofag możemy od razu otworzyć, weźmy sztandar.
A z tego ducha nic nie wypadło. Z tego upiora. No, w sumie nic dziwnego, że z upiora nic nie wypadło, no. Ale pozwiedzajmy jeszcze, może coś ciekawego znajdziemy. Jezu, Ignij tak jest skuteczny przeciwko upiorom. Coś mi tu nie pasuje, no. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, pętrowanie gdzieś tam grobów. Ale dobra, no jak już tutaj jestem. No, come on, czemu nie mogę tego otworzyć? Dobra. Dobra, przeszukajmy jeszcze tutaj, bo tu może być coś naprawdę ciekawego w tych kryptach. Fajnie się te mury rozsypują. Troszkę mumii jeszcze. Dobra. To już tutaj troszkę sobie pobroiliśmy. Teraz możemy porozwijać te wszystkie te. O, ruda srebra, ruda żelaza. O, właśnie, to są rzeczy warte tego, żeby tu przeszukiwać te groby. Przede wszystkim, że tych rud wydaliśmy niesamowicie dużo. Przede wszystkim rudy żelaza na miecz. A tutaj tej rudy było troszkę. Zduciany sznur, no dobra, też wezmę. Też się może kiedyś tam przydać. Gdzieś tam do zbroi czy coś. Raczej do zbroi głównie. A czy jak zapalę światło, te upiory nie powinny się przestać pojawiać? To jest ciekawe. Nie, jednak nie. Dobra, żelazny pierścień tylko. No bo teraz wszyscy Xanti pobierają update, dlatego się wolno pobiera. O, ale tu się już na przykład nie zrespił żaden upiór. Co tu jeszcze jest? Ametystowy pył, na pewno się przyda. Esencja śmierci, dobra, też weźmy. No, ale tylko jedną, już bez przesady, żeby tutaj łazić za tym. Dobra, to questa mamy wykonanego. W końcu trzeba by było uderzyć na te side questy, kurde, bo to naprawdę... No, szkoda by mi było znów ominąć te side questy. Tam gdzieś tego expa troszkę będzie... Wiem, że one raczej wpływu na fabułę samą nie będą miały, ale... No nie chciałbym stracić tam gdzieś możliwości zdobycia czegoś. No, Stachu, bo po prostu nie wyłączyłeś pobierania pornoli. Bo tutaj dzisiaj wyszedł oczywiście update do Armored Warfare 0.13. No ja już pograłem, ja już zdążyłem sobie pograć, a chłopaki jeszcze nie i tutaj masakrycznie wolno im się pobiera. Po prostu mówię, że nie wyłączyli ściągania pornoli, no to im się wolno pobiera. No, pewnie ze względu na poglądanie Diabu na streamie. Nie wiem, co wy tam robicie z Diabu na streamie, ale jeżeli Diabu ogląda, pozdrawiam. No, otwórz te drzwi. Panie Geralt. Panie Gerwant, jak to było gdzieś tam w którejś części, nie pamiętam której. Właśnie było, panie Gerwant.
No, u mnie na Steamie tak, były pornole na poprzednim odcinku Wiedźmina. Mam nadzieję, że ani Twitch, ani YouTube mi za to nie zbanują gdzieś kanału. Słabo by było troszkę. Dobra, także lecimy oddać Burom chorągiew. Przy drugim kwestii musimy czekać na rozwój wydarzeń, także poczekamy. O ile coś się nie stanie już teraz. A jest takie prawdopodobieństwo i to wydaje mi się, że duże. Lecz wódz ten choć w żołnierskiej odzieży, jakie piękne dziewicze ma lica. Jaką pierś? Ach, to była dziewica z Edir. Dziewica bohater. Wódz powstańców. Saskia Krasamica. Ale ładnie. A ty, miła, wierzysz tej dziewczynie? Saski? Nie, ale wierzę ją, a on jej ufa. Wiesz, wydaje mi się, że nie wyjdziemy. Liczyliśmy się z tym od samego nie tutaj. Idziemy oddać Filipie ten cały. Od razu. Proporzec, czy tam sztandar. Jak zwał, tak zwał. Widzicie, już mniej więcej pamiętam, gdzie co jest, no. Chciałeś o czymś... Aha, pamiętaj, czyli musimy obydwa zdobyć. To bardzo ważne. Naraz musimy oddać i sztandar, i coś tam z tym, nie z tenisem, tylko jak to on się nazywał, tego rycerza tam. Ten drugi symbol śmierci, nie, symbol nienawiści, o właśnie. Także idziemy szukać symbolu nienawiści w tym momencie. Dobra. Chyba, że zajmiemy się questami pobocznymi, ja bym się chętnie... gdzieś tam tymi kwestiami pobocznymi zajął tutaj, bo za szybko mi ta fabuła leci. Ta fabuła jest długa, ale te zlecenia też by było dobrze wykonać. Ściany mają uszy. No właśnie się nie dowiedział, kurde, bo nie ma możliwości zobaczenia. BBGG mówi, żeby ojebał paluszki cebulowe. To słuchaj, ja ci powiem, wejdź na YouTube'a, nie wiem, jakiemuś cebulakowi odkryj palce i będziesz miał paluszki cebulowe. He, he, he. Taki żarcik. Gdzie ja lezę w ogóle? Nie tutaj miałem leść. Miałem wyjść i szukać komnaty Olkana. Tylko bez żadnych sztuczek. Nie wiem, kiedy tą komnatę znajdę. Chociaż czekajcie. On mieszkał za miastem, z tego co kojarzę, a mijaliśmy taką ładną chatę. Tylko czy tędy przejdziemy? Tutaj raczej w tą stronę. Raczej tędy powinniśmy przejść. Nie wiem, czy to będzie ta chata, czy to nie ta chata. O, tutaj widzicie tą chatę? Nie wiem, być może to jest gdzieś tam moje tylko przewidzenie, że to o tą chatę chodzi, ale tak mi się wydaje. No tak na uboczu za miastem może być. Co to dziabu? Kto to ta dziabu? Tak bym bardziej powiedział. A nie, tu jest jakiś ten. Mówiłeś coś o jakimś zle... Istotnie. Znam kolekcjonera w Wengerbergu. Dobrze... Jad krabopająków, serce nekerów? Pióra har... Rozumiem. Czemu akurat... Nie wnikałem. Tak jest... O jakiej su... Może umówmy się tak, że przyniesiesz mi... Pęk mu nie wystarczy? Raczej... Nie mogę ni...
Sorry, że przeklikuję te... Mam pióra. Świetnie, doskonale. Wszystkie te. Jeszcze więcej. Coraz trudniej o harpie. Nie rozumiem. Zwyczajnie, ceny idą w górę. Jak bardzo? Nie bądźmy cebulakami. Jeśli zapłacisz o połowę więcej, to jesteśmy ugadani. Chyba żartujesz. Nie dam tyle. Mówiłeś, że to zadanie dla Wiedźmina. Albo godzisz się na moje stawki, albo szukaj sobie innego specjalisty od harpi. A niech ci będzie. No, Stachu, mam nadzieję, ci odpowiedział. 60 piór harpi. Jezu, skąd ja to wezmę? Agendy droga wiedzie. Żebym miał 60 piór? Nie, nie wydaje mi się. Agendy droga wiedzie. Nie zabiję aż tyle harpi. Tutaj w tym kamieniołomie są harpie. No właśnie. Dobra, słuchajcie. Postaramy się przejść do obozu Henselta w tym wypadku. Do tego obozu powinniśmy dojść tędy. Są nasi znajomi Skojatel. Weźmy sobie, wybierzmy tylko questa odpowiedniego. Przejdź na drugą stronę upiornej mgły. Tutaj nas powinna poprowadzić Filipa. Jest nasza sówka. Nie wiem, czy w tym momencie będę mógł zapisać. A chciałbym. Stan, gdy został zapisany. Udało nam się zapisać przed tym. Właśnie. Ona nam była potrzebna tutaj. Oj, ma moc ta wiedźma. Moc w niej jest silna. Mam nadzieję, że mi się znów nie zbaguje. Aha, ona podąża za mną teraz. Tyle upiorów zabiliśmy, że nam one nic nie robią. Tak, 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 dalej Wiedźmin. O ty krowo. Chciałem powiedzieć sowo, powiedziałem krowo. Brawo.
Nie mogę iść dalej. Jeśli Detmold wyczuje moją obecność... Jak mam wrócić do Vergen? Będę czekać w okolicy. Pośpiesz się. Dobra. Słuchajcie, ale w tym momencie będę się żegnał z widzami na YouTubie. No i co? No i widzimy się w następnym odcinku. Także zobaczymy, co tam wyjdzie nam z Henseltem. No i to było na tyle. Cześć!